Niebo dla każdego. Rodzinny piknik lotniczy pod patronatem starosty działdowskiego i burmistrza Lidzbarka odbył się na terenie lądowiska we Wlewsku. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych gości. To chodzi właśnie o to, żeby dzieci zobaczyły, że istnieją samoloty, istnieje coś takiego jak maszyny ciężkie. Takie fajne hobby. Jednym z ciekawszych eksponatów był samolot gaśniczy Dromader, który wykonał bardzo efektowny zrzut wody. Samolocik bierze około 2 tony wody, nadlatuje nad pożar i gasi pożar. Przeważnie pożary lasów. Główną atrakcją były loty widokowe samolotem AN-2 i Cessna 172. Każdy chętny, za niewielką opłatą, mógł z wysokości podziwiać piękno powiatu działdowskiego. Oki piękne, te meandry za kola, no cudne, kurczę, droga jak wstążeczka, rzeka, no piękne, tylko wszystko okej, tylko że za krótko. Jezioro, domy różne, auta takie jak, małe jak mrówki. Każdego namawiam, bo to co innego lecieć takim samolotem dużym Boeingiem, a co innego takim malutkim, starym. A widoki fajne, wspaniałe, okolica jest piękna, to i widoki ładne. A każdego namawiam, żeby każdy próbował. Starym samolotem jest jednak starym. To jest jednak jakieś wrażenie, jakieś nowe doznanie, tak, coś ciekawego po prostu. Piknikowi towarzyszyła wystawa samolotów ultralekkich. Każdy mógł podejść, dotknąć i zrobić sobie zdjęcie z maszyną, często wartą ponad 100 tysięcy euro. Jest to samolot, który w tej chwili, w tej klasie jest postrzegany jako topowe osiągnięcie technologiczne. Samolot o najlepszych parametrach lotnych, jeżeli chodzi o prędkość przelotu, zasięg. Samolot, który jest tak skonstruowany, że może być używany do celów akrobacyjnych, aczkolwiek w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami takiego dopuszczenia nie ma. Jest to samolot krótkiego startu i lądowania. Ale własności krótkiego startu i lądowania zostały osiągnięte bez obniżenia prędkości przelotowej. Jest to wyjątkowy samolot, bo on startuje, odrywa się od ziemi po 50-60 metrach. Inicjatywa pikniku spodobała się lokalnym władzom. W końcu nie ma lepszego sposobu promocji powiatu niż dobrze zorganizowana impreza. Pierwszy piknik się udał, a niektórzy już myślą o następnym. Jeżeli będą chętni, którzy będą próbowali zorganizować taką imprezę, to oczywiście będą mieli moje poparcie. Jednak nie samym lataniem człowiek żyje, więc organizatorzy postarali się o dodatkowe atrakcje. Było można postrzelać z karabinów ASG, posłuchać muzyki, a nawet oddać krew. Szczególnie ta ostatnia inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym odbiorem. Jak żeśmy się zorientowali, że będzie ten piknik lotniczy, to postanowiliśmy, że zamiast 4 sierpnia, gdzie mieliśmy kolejną akcję honorowego krwiodawstwa w Lidzbarku, zorganizujemy tą akcję poboru krwi tutaj w plenerze we Wlewsku. No i wydaje mi się, że to się udało, bo jest dużo ludzi, spodziewamy się, że będzie no co najmniej 50 osób. A 50 osób, jeżeli każdy odda po 450 ml, to ponad 20 litrów tego bezcennego leku. Na zakończenie odbyły się widowiskowe zawody na niski przelot i celność lądowania o puchar starosty działdowskiego. Pierwszy rodzinny piknik lotniczy udał się w 100%. Choć pogoda nie pozwoliła na przylot motolotni, to dodatkowe atrakcje sprawiły, że publiczność nie mogła narzekać na nudę.